Bardzo szybko drożeją kukurydza i soja. Soja od maja podrożała o 76%. Jakie są tego przyczyny? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Skąd taka dynamika wzrostu cen akurat soi i kukurydzy? Jeżeli chodzi o ceny soi i kukurydzy, to faktycznie obserwujemy bardzo wyraźne wzrosty od niemal połowy zeszłego roku. Te wzrosty mogły wydawać się nadmierne, natomiast patrząc na zmianę globalnych fundamentów, już tak się nie wydaje. Jest to związane z tym, że Chiny bardzo mocno zwiększyły popyt na te surowce. Mamy wzrost importu dosyć wyraźny, nie tylko z Ameryki Południowej, ale również ze Stanów Zjednoczonych. Jest to powiązane z tym, że mamy powrót popytu związanego z paszami, ponieważ poprzednie lata przyniosły ograniczenie trzody chlewnej przede wszystkim w Chinach, natomiast teraz mamy już powrót właśnie tej wielkości trzody chlewnej, co powoduje, że jest wzrost zapotrzebowania na pasze, wobec czego importuje się więcej kukurydzy oraz soi. Dodatkowo w Stanach Zjednoczonych mamy nieco niższe areały produkcji, mamy niższe rentowności zbiorów, co powoduje, że zapasy końcowe są zdecydowanie mniejsze. Obecny rajd na rynku soi oraz kukurydzy bardzo przypomina to, co działo się w latach 2007-2008 oraz 2010-2011. Wtedy to ceny tego surowca rosły, obu surowców rosły nawet o ponad 100%. I obecnie wydaje się, że również jest szansa na to, że te wzrosty będą kontynuowane. Jest to też powiązane z tym, że rosną koszty produkcji tych surowców, przede wszystkim patrząc na ceny ropy naftowej, która drożeje, więc rośnie nam przede wszystkim koszt związany z transportem. Gdy mówisz o tym, że ceny kukurydzy i soi mogą nadal rosnąć, to mówisz o tym krótkoterminowo, długoterminowo, o jakim okresie? W tym momencie przede wszystkim mówimy o tym oraz następnym roku. To oczywiście będzie proces długotrwały. Generalnie w tym momencie żyjemy w takich czasach powrotu inflacji, więc ten powrót inflacji będzie powiązany z różnymi czynnikami, w tym również z tymi kosztami żywności. Oczywiście jakby tutaj soja oraz kukurydza nie są spożywane bezpośrednio przez ludność, natomiast oczywiście te surowce są potrzebne jako pasza i oczywiście zdrożenie tych surowców będzie powodowało to, że będą drożeć również inne surowce, więc jest to, można powiedzieć, taka samonakręcająca się maszynka. No, wystarczy w tym momencie zobaczyć, jak wysokie są ceny kukurydzy w Chinach. W tym momencie ceny w Chinach osiągnęły historyczne szczyty właśnie ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie na ten surowiec. O tym, dlaczego tak szybko rosną ceny soi i kukurydzy, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję również.